Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na rozpakowanie takiego właśnie gamepada od firmy Speedlink. Średnia cena takiego gamepada to jakieś 100 zł. Jak widzicie, kompatybilny jest i z komputerami PC oraz z konsolą PlayStation 3. Tutaj mamy akurat wersję zieloną prawdopodobnie. Zasięg tego pada to 8 metrów. Komunikuje się na paśmie 2,4 GHz. Mamy przyciski TurboFire, a pad nazywa się Torrid. I oczywiście też, jak nazwa mówi, jest bezprzewodowy. Mamy Force Vibration, czyli silniczki wibracyjne. Wytrzymuje to urządzenie do 10 godzin grania. Dwa przyciski analogowe, dwie analogowe gałki i 10 przycisków cyfrowych. To są takie podstawowe informacje. Co do ceny, to mniej więcej kosztuje chyba tyle, co pad od Xboxa, więc jakościowo powinno to też być dość podobne. Zresztą za chwilkę sobie zobaczymy. Mamy informację o wibracjach i z tyłu jeszcze powtórzone te wszystkie cechy. Generalnie nic więcej ciekawego już tutaj nie ma, jeszcze tylko kompatybilność Windowsy XP, Vista, 7, 8. Dobra, to było na tyle, jeśli chodzi o opakowanie. Teraz już sobie go zobaczmy, jak jest wykonany. Powiem wam, że naprawdę mnie to ciekawi. Poproszę, w opakowaniu coś jeszcze jest. Sterowniki. I co tutaj jeszcze mamy? Ok, jest to kabelek do ładowania. Prawdopodobnie mamy instrukcję. Czujniczek na USB, jak widzicie, dość mały. I sam gamepad Torrid, moi drodzy. Powiem wam, że wydaje się, że jest to dokładny klon gamepada od Xboxa. Zresztą w recenzji sobie myślę, że będziemy mogli je porównać. Mamy wejście na ładowanie tego. O, triggery chodzą dość dobrze, chociaż wydaje mi się, że nie aż tak dobrze jak Xboxowym. Te tutaj guziczki mamy dość głośne, jak słyszycie. Gałki, ta chodzi luźniej, ta chodzi z oporem. Działają jako przycisk, też strzelają mocno jak w Xboxie, nawet mocniej. I mamy D-pad, robi takie sobie wrażenie. A widzicie, aktywowaliśmy go przez przypadek. Start, back, przycisk turbo, przyciski podstawowe i to było na tyle. Jeśli chodzi o sam wygląd wykonany, jest to, wydaje mi się, że przyzwoicie. Plastik jest całkiem fajny. Po bokach takie gumowane sekcje, żeby trzymał się pewnie w dłoni. No nic, pozostaje przetestować ten padzik i za jakiś czas dać wam znać, jak się sprawdził podczas grania. Dziękuję wam dzisiaj za obejrzenie tego rozpakowania i pozdrawiam was, cześć!